właśnie jak miałem stwierdzone to skrzywienie kręgosłupa, to tam mi zalecali lekarze, ortopedzi pewne ćwiczenia fizyczne, ale to mnie za bardzo nudziło, więc zapisałem się na sekcję piłki nożnej. No i później z wiekiem, jak to się mówi, wszystko mi wyprostowało. Natomiast jak skończyłem z przygody z alkoholem, to zacząłem pakować na siłowni, ale to wtedy sobie nadwyrężałem właśnie na wpływ ścień, na stawy i tak dalej. I to było głupie z mojej strony. Ale dzięki, to był taki mój przyczynek do tego, żeby odstawić alkohol. Znaczy, przerzuciłem się na w cudzysłowie mniej patologiczne nałogi, jakby była siłownia. No, fajki też odstawiłem z dnia, ale właściwie z nocy na dzień. Razem z alkoholem. Jednym cięciem. I później odkryłem, że właśnie ćwiczenia fizyczne mi w tym pomagały, bo jak miałem na przykład jakiś tam głód, powiedzmy ten nałogowy, to szedłem i tam przerzuciłem ileś tą kilkanaście, powiedzmy, na tej siłowni. Zapomniałem o tym. No, a ostatnio od 3 lat w zasadzie gimnastyka poranna. Bez wydziwia. Żałuję tych lat właśnie, że na tej siłowni wtedy żarłem, że tak powiem, suplementację. No, od tych 3 lat należałoby odnieść mi rok, bo podczas tych 3 lat terapii, tylko kuracji prozdrowotnej mojej, przez około rok czasu jadłem namiętnie suplementy. No, w tym czasie był na naszym forum, współpracowaliśmy z pewnym panem doktorem też, który no, wtedy był nie do końca ten nasz klimat był profilaktyki prozdrowotnej, ale też cieszyło mnie terapeutycznie. Myślę, że nie tylko ja, ale wielu tutaj jest takich, którzy też myślę, że wspomagając się suplementami, przyspieszą ten akt dojścia do zdrowia, ten proces. Nic bardziej mylnego. Im więcej kombinujemy, tym bardziej sobie szkodzimy. Czyli każde leczenie medyczne jest przeciwieństwem dochodzenia do zdrowia. Oczywiście można sobie wybudować na jakiś czas atrapę zdrowia, ale ta atrapa będzie zawsze tylko atrapą. To nie ma nic wspólnego z takim rzeczywistym stanem zdrowia. No i oczywiście, jeśli chodzi o tą aktywność fizyczną, to ona jest umiarkowana. I ona ma wynikać z nadwyżki energii. A nie po próżnicy, żeby ją marnować, jak jest ileś tam stanów zapalnych w organizmie. Także mnie polecam. Wydaje mi się też, że w momencie, kiedy są właśnie te stany zapalne, kiedy organizm się oczyszcza, to ruch oczywiście umiarkowany i tak jest potrzebny, bo w momencie, kiedy w ogóle nie będziemy się ruszać, to te systemy wydalania są wtedy, no, można powiedzieć, niewydolne, bo w momencie, kiedy się nie ruszamy, to organizm, pompy mięśniowe nie pracują, no i wszystko, że tak powiem, stoi. No i my się wyrażamy się precyzyjnie, to znaczy ja mówię o takiej umiarkowanej aktywności fizycznej. Tylko tak jak z miksturą oczyszczającą wszystko systematycznie? Nie, to ma wynikać, jak powiedziałem, z ogólnej ochoty na ćwiczenia. Tylko w momencie, kiedy nie mamy siły, to też nie mamy i ochoty się ruszyć, a czasami nie, w momencie, kiedy się ruszymy czasem właśnie na przepór sobie, to wtedy też tworzy się ta energia. Ja wiem, ale to jest takie chyba też sztuczne napędzanie. Wydaje mi się, że nie. Co to jeszcze do wydawania, to jest wiedza potrzebna, to jest inaczej wygląda. No, dla mnie jest akurat właśnie w ten sposób, że to też jest taka forma maskowania chyba, jak się nie chce, a człowiek tam się zmusza i ten patrzy. Tylko to też ma być rola psychiki, bo w momencie, kiedy organizm jest zanieczyszczony, to pojawiają się różne problemy, typu depresja i tego typu rzeczy i wtedy wiem, że ruch bardzo pomaga. Ja wiem, ale to ja zaczynamy zawsze od owo, czyli od źródła. To jest kwestia czasu tylko. A nie mamy co, bo to takie
swoiste niby perpetuum mobile, ale to jest prowadzi donikąd, uważam. Za jakiś czas organizm znowu wróci do... No, to jest takie maskowanie też. Albo organizm czeka aż na gotowe, aż wypłacimy te toksyny i przesuniemy je do powłok zewnętrznych. Organizm ma być, ma sam się ich pozbywać przy pomocy tych, tego tripleciku świętego, o którym mówiłem na początku. Natomiast mam dokładnie dwa pytania, które mnie nurtują, na które bardzo chciałbym uzyskać odpowiedź. Po pierwsze, co dokładnie jest celem tego spotkania? Czy jest to samo spotkanie informacyjne, czy jest to promocja określonego produktu, czy jest to też sprzedaż określonego produktu? To pytanie numer jeden. A pytanie numer dwa, czy to, co Państwo robią, jest robione za uczciwie zarobione pieniądze, czy propublikowo? To są moje pytania. W naszym ruchu w ogóle nie istnieje kwestia biznesu. To trochę śmieszne jest i nieżyciowe na chwilę obecną, ale czegoś takiego nie ma. Okay. Ale zrozumiałe to jest, ale mówię, czy nie? Okej, okay, jak najbardziej. Jest to tak, przyjęte. Bo wielu ludzi nie rozumie, jak się mówi do nich, że my nie interesuje nas żaden biznes, tylko idea. Idea szerzenia zdrowia. Sprzedajemy produkty, które są dla zdrowia. Ale nie sprzedajemy. Okej. Okay. Dobrze, po prostu zauważyłem, że najczęściej w branży wellness jest to łączone z biznesem. W mojej ocenie jest to jak najbardziej zdrowe podejście, dlatego że łączy się z zarabianiem, z promowaniem zdrowia. Dzięki temu ludzie są godnie wynagradzani za to, co robią. I dlatego w mojej ocenie jest to ok. Natomiast rozumiem w pełni Pana odpowiedź, że tutaj ale tego aspektu nie poruszacie i jak najbardziej akceptuję. Może odpowiem pytaniem, a ty, co to znaczy promowanie zdrowia za pieniądze? Inaczej, promowanie zdrowia plus zarabianie z tego tytułu określone. Rozumiem, ale co można promować za pieniądze w zdrowiu? Inaczej, odpowiem, odniosę się do Pana pytania, bo to będzie w tym momencie najlepszym motywem. Chodzi o to, że najczęściej, kiedy określone produkty są promowane, dzięki nim są określone efekty, rezultaty. W tym momencie dane osoby są w sposób zgodny z, nazwijmy to, planem marketingowym wynagradzane za rezultaty, które zostały osiągnięte. Moje pytanie było tylko ze względu na to kierunkowo, że sam wcześniej zajmowałem się właśnie zarabianiem w oparciu o branżę wellness, no i stąd moja ciekawość. To jest tak. Moje pytanie i dlatego też dostałem informację. Tutaj próbujesz wtrącić, nie wiem, jako... Tak. I ja powiem jedną rzecz. Albo się chce coś zrobić dla siebie, albo się nie chce. Albo się czeka na cud, albo się go po prostu nie oczekuje, tylko chce się samemu coś dla siebie zrobić. Jak ja odkryłam temat biosłony i mikstury, po prostu miałam dość chodzenia od jednego gabinetu do drugiego, nie rozwiązującego mojego problemu. I w momencie, kiedy wrzuciłam jakieś hasło w internet, znalazłam przez przypadek, przez jakiś tam artykuł, stronę internetową Biosłonek, przeczytałam po dwóch dniach, piłam tą miksturę. I co mi się najbardziej właśnie spodobało odnośnie Twojego pytania? Nikt nie chciał nic sprzedać, nikt mi nie chciał nic wcisnąć, nikt mi nie sprzedał kolejnego cudownego preparatu, który muszę iść kupić gdzieś, albo u sprzedawcy bezpośredniego, albo gdzieś tam w aptece. Po prostu musiałam sama zrobić coś dla siebie. Albo to zrobiłam, albo nie. I tu nie jest produkt. Nie ma produktu. Jest idea, jest pomysł, jest wiedza. I to jest najcenniejsze, co w tej chwili każdy z nas może uzyskać. Wszystko inne niestety nam chcą sprzedać. Soki, miotki, inne cuda, które możemy kupić w różnych miejscach. Ale wiedzę, doświadczenia niestety musimy albo się z nimi podzielić i ktoś chce to zrobić, albo nie. Tutaj akurat znalazła się grupa ludzi, i, tak powiem, protoplasta całego pomysłu, czyli pan Smoleski, który ten pomysł chciał sprzedać, bo mógł nigdy o tym nikomu nie powiedzieć. Może to jest takie trudne teraz, zwłaszcza dla osób młodych, uwierzyć, że coś jest bezinteresowne. Czasami są ludzie, którzy bezinteresownie coś zrobić. Jedyne, co można kupić, to można kupić książkę, ale można ją kupić w wydawnictwie, można ją kupić w księgarni, można ją kupić, a można tylko pozostać przy wiedzy, która jest na forum. To tyle. Nie jestem akurat tutaj, nie wiem, propagatorem takim na zasadzie przyjdź, wejdź. Ja pytam odwrotnie. Chcesz zrobić coś dla siebie? Spróbuj, poczytaj, dowiedz się. Swoją wiem, że wiele osób mówi, że w swoim otoczeniu są uważani za szalonych,
zadywariowanych. Ja mam to szczęście może, ale wśród moich znajomych w pracy wszyscy wiedzą, co robię, jak robię, co najważniejsze, widzą efekty, ja je widzę, dochodzi się do nich powoli i nikt jeszcze do mnie powiedział, że mam jakiegoś fioła albo coś w tym rodzaju. Mam wielu znajomych, którzy robią to samo, bardziej aktywnie czy nieaktywnie i dzielą się w jakimś czasie swoimi osiągnięciami i mówią, że wiesz co, super, że mi podsunąłeś ten pomysł, ale ja nigdy nie mówię, weź i zrób to, ale zajrzyj, przeczytaj, chcesz coś zrobić dla siebie, to zrób. I nikt za to nie musi płacić, tylko czasem. Natomiast telewizję można sobie usiąść i przeczytać książkę. Proste. Tyle, tylko na chwilę obecną. Okej, rozumiem, nie akceptuję odpowiedzi.